To już 11. edycja konkursu Talent i Praca skierowanego do najzdolniejszych maturzystów z Jaworzna. 5-osobowe jury wybrało 4 najlepszych maturzystów. W poniedziałek 14 sierpnia w siedzibie gazety Co tydzień dokonano oficjalnego otwarcia kopert z nazwiskami laureatów. Rywalizowali oni w następujących kategoriach. Kategoria biologiczno-chemiczna, w kategorii języków obcych, w matematyczno-fizycznej oraz humanistycznej. Z przedmiotów matematyczno-fizycznych pan Piotr Nowak, drugi liceum ogólnokształcące. Z przedmiotów języki obce pani Grażyna Drabik, drugie liceum ogólnokształcące. Z przedmiotów humanistycznych i historyczno-społecznych pani Julia Szymczyk, pierwsze liceum ogólnokształcące. I przedmioty biologiczno-chemiczne pani Karolina Senior, pierwsze liceum ogólnokształcące. 2 na 2 dla szkół, czyli 1 do 1. W związku z tym postanowiliśmy wylosować szkołę, która pozwoli nam wręczyć u siebie na początku roku, 1 września, jeżeli w tym dniu będzie wyznaczona oczywiście uroczystość, nagrody wszystkim laureatom, z wyjątkiem laureata szkoły muzycznej, bo ten oczywiście w swojej szkole nagrodę dostanie. Tyle. Brawa. Brawa. Tak, już odsłaniamy. Pierwsze liceum. Drugie liceum. Talent i Praca liczy już 11 lat, a jego inicjatorami są Janina Dębska-Bębenek oraz profesor Marian Bębenek, którzy jednocześnie są jednymi ze sponsorów nagród. Co roku na najlepszych maturzystów czekają nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł oraz dyplom i pamiątkowy medal. Wydaje mi się, że poziom z roku na rok wzrasta. Znaczy, jak gdyby można powiedzieć, młodzież jest ambitniejsza. I ta nagroda, która już przecież 11 lat funkcjonuje, powoduje jakiś doping chyba. Jest to jakaś mobilizacja, że jednak warto przyspieszać w sensie zdobycia jak najwięcej ilości punktów w swojej dyscyplinie, żeby jednak tę nagrodę zdobyć, te parę złotych, które sponsorzy przeznaczają dla najlepszych maturzystów. Tradycyjne wręczenie nagród odbędzie się podczas inauguracji roku szkolnego. Do tej pory w konkursie nagrodzono łącznie 37 maturzystów. Nagrodzonym w tegorocznej edycji gratulujemy.